Dzień dobry, witamy Państwa na naszym webinarium. Dzisiaj skupimy się na tematyce branży handlowej. Spojrzymy na czynniki makroekonomiczne, jak kształtuje się sytuacja wpływająca właśnie na popyt w branży handlowej, ale także spojrzymy na czynniki mikroekonomiczne. Chcielibyśmy Państwu przedstawić nie tylko dane upadłościowe, które publikujemy w naszych regularnie w naszych cokwartalnych raportach, ale także dane z naszego badania płatności, ostatnio przeprowadzonego badania płatności. Druga część webinarium będzie poświęcona bardziej czynnikom praktycznym, to znaczy zarządzaniu należnościami, zarządzaniu ryzykiem. Spojrzymy na windykację, na weryfikację kontrahentów. I ja nazywam się Grzegorz Sielewicz, jestem głównym ekonomistą COFAS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest ze mną Michał Stachowski. Dzień dobry Państwu. Michał przedstawi Państwu właśnie tę drugą część, bardziej już praktyczną. Także teraz przejdźmy do samego webinarium. Z takich ważnych, wydaje mi się, dosyć istotnych kwestii, nie będzie to tylko nasza prezentacja, ale także sesja pytań i odpowiedzi. Na to przeznaczymy ostatnie minuty naszego spotkania. Przedstawimy Państwu dokładnie, w jaki sposób Państwo możecie zadawać pytania. Proszę Państwa, więc zaczynając od tej sfery makroekonomicznej, ja tak zacznę trochę ogólnie, nie skupiając się na razie na Polsce, a raczej nie tylko na Polsce, ponieważ to, co dzieje się w otoczeniu zewnętrznym, to, co dzieje się na rynkach zagranicznych, jest także istotne dla gospodarki polskiej i w rezultacie także dla branży handlowej. A to, co dzieje się za granicą, no powiedziałbym, że obecnie jest dosyć wymagające i dosyć trudne, patrząc chociażby na poprzednie lata, na rok 2017, 2018, kiedy sytuacja na rynkach zagranicznych była o wiele bardziej sprzyjająca i także wzrost gospodarczy Polski mógł bardziej na tym korzystać. Na tym wykresie, który Państwu tutaj przedstawiłem, widzicie Państwo wzrost gospodarczy w Polsce, to jest ta czerwona linia, także jest tutaj przedstawiona średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast niżej te kreski, niżej to nasi główni partnerzy handlowi, czyli średnia dla Europy Zachodniej oraz wyszczególnione Niemcy, złota linia, gospodarka niemiecka, która niestety teraz rozwija się w znacznie słabszym tempie niż w poprzednich latach. W 2017 roku rosła ona w tempie jeszcze 2,5%, w 2018 spowolniła do 1,5%. Natomiast no niestety w 2019 i 2020 rok to dosyć trudne lata dla niemieckiej gospodarki. Nasza aktualna prognoza wzrostu gospodarczego to wzrost na poziomie zaledwie 0,5% zarówno w 2019, jak i w 2020 roku. Jest to spowolnienie głównie widoczne po stronie sektora przemysłowego. Nie tylko branża motoryzacyjna, ale także inne branże z sektora przemysłowego, one już od pewnego czasu odczuwają niższy popyt, im jest trudniej, wzrosło tam ryzyko. W związku z tym to zaraża także inne części gospodarki, a także zaraża Europę Środkowo-Wschodnią, w tym Polskę, gdzie tempo wzrostu gospodarczego, jak Państwo widzicie, stopniowo staje się słabsze. Oczywiście tu my dosyć stopniowo odczuwamy spowolnienie na rynkach zagranicznych. Jak Państwo widzicie, ta różnica pomiędzy wzrostem gospodarczym Polski a Niemiec, czy też ogólnie średniej dla Europy Zachodniej, jest coraz większa. To, że mamy dosyć silny popyt krajowy, w jakimś stopniu, w pewnym stopniu rekompensuje spowolnienie na rynkach zagranicznych, no ale niestety nie jest nieuchronne. Mimo że wedle ostatnich danych produkcja przemysłowa w Polsce utrzymała się na całkiem przyzwoitych poziomach, to naszym zdaniem jednak coraz bardziej, coraz wyraźniej będziemy odczuwać spowolnienie, zwłaszcza w gospodarce niemieckiej, a także ogólnie w Europie Zachodniej. Dlaczego o tym mówię, skoro koncentrujemy się dzisiaj na branży handlowej, czyli głównie powinniśmy spojrzeć na popyt krajowy, na popyt gospodarstw domowych w Polsce? Naszym zdaniem to, że w Polsce mamy wiele firm zagranicznych, to, że nasze polskie firmy współpracują także z kontrahentami zagranicznymi bezpośrednio lub pośrednio, będzie w coraz większym stopniu znajdowało odzwierciedlenie
właśnie w tym, że także na rynku krajowym będzie wolniej. I nasza prognoza wzrostu gospodarczego na ten rok to jest 4,4% dla Polski. Jest to słabsze tempo niż w poprzednich 2 latach i głównie ono właśnie będzie spowodowane niższym popytem na rynkach zagranicznych i tymi zawirowaniami, a tych zawirowań mamy dosyć sporo. Tu oczywiście nie tylko spowalniająca gospodarka niemiecka, ale także zbliżający się Brexit, gdzie mamy wciąż bardzo dużo znaków zapytania co do procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czy też trudniejsze relacje handlowe, a mówiąc wprost, wojna handlowa na linii Stany Zjednoczone-Chiny, mimo że te dwie gospodarki nie są naszymi kluczowymi rynkami eksportowymi, to jednak pośrednie efekty mogą być coraz bardziej widoczne także w Polsce. Ten wzrost na poziomie 4,4% to nadal dosyć solidne tempo. W 2020 oczekujemy, że ono już bardziej spowolni do 3,6%, ale nadal oceniłbym to jako solidne tempo wzrostu gospodarczego. Polska gospodarka nie wpada w recesję i jest nadal taką gospodarką, zwłaszcza na tle innych gospodarek światowych, gospodarek rozwijających się, wyróżniającą się pod względem całkiem przyzwoitego tempa wzrostu gospodarczego. Na wykresie po prawej stronie widzicie Państwo kontrybucję, czyli wkład we wzrost gospodarczy poszczególnych, wyszczególnionych tutaj czynników. Tak jak Państwo widzicie, te ostatnie dane to są czerwone słupki. Ostatnie dane mamy za drugi kwartał 2019 roku. I nadal główną siłą napędową wzrostu gospodarczego w Polsce jest konsumpcja gospodarstw domowych. Ona odpowiada za ponad połowę wzrostu gospodarczego w Polsce. Co ważne, wreszcie już w 2018, ale także w 2019 roku powróciły inwestycje, zwłaszcza po tym kiepskim 2016 roku. Tutaj tylko słowo na ten temat. Głównie to były inwestycje sektora samorządowego, sektora publicznego, ale także firm, tych większych firm. To, co nas niepokoi, to nadal dosyć mizerne inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw, które no tutaj istotnie nie zwiększają inwestycji w aktywa trwałe. Eksport netto, czyli różnica pomiędzy eksportem a importem. Tak jak Państwu wspomniałem, mamy już pierwsze efekty spowolnienia na rynkach zagranicznych, tym samym polski eksport staje się mniej dynamiczny. Nadal jest to dynamika wzrostowa, natomiast już nie tak dynamiczna jak w latach 2017-2018. No i konsumpcja prywatna, która kieruje się nie tylko na dobra produkowane w Polsce, ale także importowane. W związku z tym też mamy dosyć wysoką dynamikę importu. W związku z tym wkład eksportu netto w ogólny poziom wzrostu gospodarczego w zeszłym roku był ujemny. Ostatnie dane za drugi kwartał 2019 wskazują, że ten wkład był zerowy i rzeczywiście na tych poziomach bądź zerowych, bądź ujemnych, nawet z dosyć przyzwoitą dynamiką importu i delikatnie niższą dynamiką eksportu powinniśmy pozostać w kolejnych kwartałach. Przechodząc dalej, przechodząc do konsumpcji prywatnej, tak jak wspomniałem, jest to główna siła napędowa naszego wzrostu gospodarczego. Spójrzmy na czynniki, które są ważne i które powodują, że konsumpcja gospodarstw domowych utrzymuje się na tak przyzwoitych poziomach. No niewątpliwie jest to sytuacja na rynku pracy, która jest bardzo korzystna dla konsumentów. Na wykresie po lewej stronie widzicie Państwo stopę bezrobocia, to jest to zielone pole ze skalą po prawej stronie. Ostatnie odczyty stopy bezrobocia to wskazanie na poziomie 5,2%, jeżeli chodzi o bezrobocie rejestrowane w Polsce. Znacznie niżej niż to było w poprzednich latach. Co prawda ten wykres zaczyna się od roku 2016, ale gdybyśmy się cofnęli jeszcze wcześniej do 2013, wtedy na początku 2013 mieliśmy bezrobocie ponad 14%, znacznie, znacznie więcej niż teraz. Także po prostu Polacy mają pracę, mają coraz więcej osób jest zatrudnionych, tym samym sprzyja to konsumpcji. Ale nie tylko ten czynnik. Ważnym czynnikiem jest oczywiście to, że Polacy więcej zarabiają. Dynamika wynagrodzeń to linia granatowa, na tym wyda się ze skalą po lewej stronie. Ona tutaj podobnie jak ze stopą bezrobocia przyspieszyła, zwłaszcza po 2013 roku. Najpierw 2016-2017 rok oscylowaliśmy wokół wzrostu wynagrodzeń na poziomie około 4% wzrostu rok do roku. Obecnie
Są to przedziały około 7-6-7%, delikatne spowolnienie w ostatnich miesiącach do 6,6% we wrześniu tego roku. Natomiast nadal uznałbym to całkiem za przyzwoitą dynamikę, która stanowi wsparcie dla konsumpcji gospodarstw domowych. No i myślę, że bez zaskoczenia należy zinterpretować ten wykres po prawej stronie, czyli wskaźnik optymizmu konsumentów, skoro jest rzeczywiście tej pracy więcej, skoro rosną wynagrodzenia, to również optymizm konsumentów rośnie. On już przekroczył te poziomy, które były wcześniej na poziomie maksimum, czyli te poziomy z 2007 i początku 2008 roku. Obecnie rzeczywiście optymizm konsumentów jest na wyższym poziomie. Pytanie jest, czy ta sytuacja dalej potrwa. Z jednej strony mamy wciąż dosyć duże niedobory na rynku pracy, które powodują, że dynamika wynagrodzeń utrzyma się na całkiem przyzwoitych poziomach. Wynagrodzenia będą rosły, firmy nadal będą poszukiwały pracowników. Z drugiej strony, no, zaczyna się tutaj też w naszej gospodarce pewne spowolnienie i to spowolnienie na rynku pracy, ponieważ firmy no, przygotowują się, widzą, że na rynkach zagranicznych jest spowolnienie, przygotowują się także na spowolnienie na rynku krajowym i to widać w dynamice zatrudnienia, że już tak chętnie nie zatrudniają pracowników, jak jeszcze to miało miejsce w poprzednich miesiącach, kwartałach. Dodatkowo mamy zapowiedziane już wprowadzenie, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia. To było jedną z obietnic wyborczych partii rządzącej i wydaje się, że należy to już brać rzeczywiście, że minimalne wynagrodzenie w znacznym stopniu zostanie podwyższone w kolejnych latach, czyli na koniec 2020 roku do poziomu 3000 zł brutto, na koniec 2023 do 4000 zł brutto. To jest dosyć istotny wzrost płacy minimalnej. To spowoduje także presję na wzrost ogólnie wynagrodzeń w gospodarce. I podtrzyma tą całkiem przyzwoitą dynamikę wynagrodzeń. Oczywiście mówiąc o tym, należy spojrzeć na to z drugiej strony i na rynek pracy z drugiej strony, czyli z punktu widzenia przedsiębiorstw, które nie dość, że odczuwają niedobory na rynku pracy, to jeszcze odczuwają dosyć silną presję na wzrost wynagrodzeń. I te wspomniane przeze mnie plany co do wzrostu minimalnego wynagrodzenia, no co do zasady są pożądanym działaniem, bo oczywiście Polacy powinni zarabiać więcej, natomiast tak istotny wzrost minimalnego wynagrodzenia, czyli w horyzoncie 5-letnim o niemalże o 80%, porównując to do poziomu obecnego, raczej niestety tutaj wydajność pracy nie wzrośnie w takim samym tempie, także może to być dosyć duży cios, zwłaszcza dla tych mniejszych przedsiębiorstw, które nie będą w stanie udźwignąć tych kosztów. Wracając do rynku, no nie tyle do rynku pracy, co do konsumpcji z punktu widzenia konsumenta, tak jak Państwu wcześniej powiedziałem, rzeczywiście konsumpcja gospodarstw domowych jest główną siłą napędową naszego wzrostu gospodarczego i to też widać w sprzedaży detalicznej, która w tych ostatnich miesiącach zaczyna się obniżać. Opublikowane wczoraj dane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdziły, że sprzedaż detaliczna i wzrost to mamy wciąż do czynienia ze wzrostem, z dodatnią dynamiką, natomiast ona nie jest już tak wysoka jak w poprzednich miesiącach. Zaczynamy tutaj widzieć pewną stabilizację. I rzeczywiście, no z jednej strony z konsumpcji sprzyja wprowadzenie tak zwanego pakietu fiskalnego, chociażby rozszerzenie czy też zniesienie kryterium dochodowego w programie 500+, planowane wprowadzenie 13. emerytury, PIT dla młodych, te wszystkie działania, które bądź zostały wprowadzone, bądź zostaną wprowadzone, rzeczywiście nadal będą podtrzymywać konsumpcję prywatną i sprzedaż detaliczną. Jednak naszym zdaniem nie możemy tutaj liczyć na powtórzenie tej dynamiki, która była jeszcze w poprzednich miesiącach, w poprzednich latach. Tutaj chociażby ze względu na efekt bazy statystycznej już takich wzrostów nie będziemy doświadczać. Na tym wykresie, górnym wykresie, poza dynamiką sprzedaży detalicznej, czyli te zielone słupki, przedstawiłem Państwu także dynamikę w sklepach wielobranżowych. Główny Urząd Statystyczny definiuje to jako sprzedaż w sklepach
niewyspecjalizowanych, ale rzeczywiście chodzi tutaj głównie o hipermarkety, supermarkety, które nie tylko koncentrują się na sprzedaży żywności. I widać, że rzeczywiście Polacy tam bardzo chętnie w tych placówkach kupują i dynamika w tego typu sklepach utrzymuje się powyżej średniej. Tutaj oczywiście są, tak jak Państwo pewnie zwróciliście uwagę, dane za marzec, kwiecień, które wywołały taką dosyć dużą fluktuację. To jest taki czynnik ewidentnie tylko statystyczny, ponieważ w kwietniu tego roku mieliśmy święta wielkanocne, poprzednio to było w marcu, także ten boom zakupowy związany z świętami wielkanocnymi w tym roku przypadł w kwietniu, w zeszłym roku w marcu. Także jest to tylko taki efekt statystyczny. Odnośnie konsumpcji w Polsce, konsumpcji prywatnej, ważny oczywiście jest czynnik inflacji. To także jest czynnik, który konsumenci biorą pod uwagę. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia ze wzrostem inflacji. We wrześniu tego roku on sięgnął poziomu 2,6%, wcześniej poprzednie 2 miesiące to nawet wzrost do poziomu 2,9%, czyli przekroczenie celu inflacyjnego wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski. Co prawda ten cel inflacyjny ma poziom wahań plus minus 1 punkt procentowy, czyli inflacja do poziomu 3,5% uznawana jest przez Radę Polityki Pieniężnej jako ta mieszcząca się w ramach właśnie poziomu wahań inflacji w Polsce. Inflacja w głównej mierze w tych ostatnich miesiącach była spowodowana wzrostem inflacji, wzrostem cen żywności. I rzeczywiście te wzrosty były nawet 7% w poprzednich miesiącach. No oczywiście tu jest kolejne pytanie, co dalej? Naszym zdaniem ten wrześniowy spadek inflacji to nie jest trend, który będzie kontynuowany. W kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem inflacji, także napędzanym przez dalszy wzrost cen żywności. Tutaj zarówno widzimy, że w kategoriach warzywa, owoce, ale także mięso, jak chociażby mięso wieprzowe w związku z ogniskami ASF, nie tylko w Polsce, ale także na innych rynkach i tym samym wpływu na globalne rynki zagraniczne. To powoduje nie tylko wzrost cen wieprzowiny, ale także innych kategorii mięs, jak chociażby drobiu. To będzie powodowało, że w tych kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia ze wzrostem inflacji w Polsce. Oczekujemy, że taki apogeum, szczytowy punkt inflacja osiągnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, kiedy to może osiągnąć nawet ten górny przedział wahań 3,5%. I rzeczywiście w pewnym stopniu, zwłaszcza, że to będzie dotyczyło produktów, głównie produktów żywnościowych, może spowodować, że konsumpcja w Polsce będzie mniej dynamiczna, ponieważ będzie dotyczyła takich produktów codziennej potrzeby i tych, które dotyczą każdej klasy społecznej. Tak jak wspomniałem, poziom, którego się spodziewamy, który oczekujemy, to jest poziom bliski górnego przedziału wahań celu inflacyjnego, czyli około 3,5% w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czy Rada Polityki Pieniężnej będzie działała i zmieni stopy procentowe? Naszym zdaniem nie, ponieważ no tak, z jednej strony oczywiście przy wzroście inflacji to byłoby działanie pożądane, podwyższenie stóp procentowych. Natomiast z drugiej strony wiele banków centralnych, zwłaszcza te główne banki centralne na świecie, amerykański Fed, Europejski Bank Centralny, przechodzą do cięcia stóp procentowych bądź też wprowadzania innych działań, które mają na celu wspieranie gospodarkę. Także to by było działanie odwrotne do tego, co robi większość banków centralnych na świecie. To mogłoby spowodować napływ kapitału, także kapitału spekulacyjnego do Polski oraz wpłynęło na obniżenie, przepraszam, na podwyższenie, na aprecjację polskiej waluty, co spowodowałoby obniżenie konkurencyjności naszego eksportu, a w związku z tym spowolnieniem na rynkach zagranicznych i turbulencjami na rynkach zagranicznych, wydaje mi się, że Rada Polityki Pieniężnej nie chciałaby wpływać na to, że nasz eksport ucierpiałby na spadku konkurencyjności. Z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby jeszcze w tym roku, czy też zwłaszcza na początku przyszłego roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe, jednak ten czynnik inflacji będzie ją powstrzymywał od takich działań.
naszym zdaniem, w zależności od tego, co się dzieje na rynkach zagranicznych, czy polska gospodarka będzie potrzebowała stymulacji poprzez politykę pieniężną, możemy zobaczyć zmianę stóp procentowych dopiero pod koniec przyszłego roku, czyli 2020. Proszę Państwa, przechodząc w takim razie już bardziej do tej strony mikroekonomicznej, już bardziej aranżując część praktyczną naszego dzisiejszego spotkania. Tu na tym wykresie przedstawiliśmy Państwu takie główne dane z naszego badania płatności zrealizowanego, opublikowanego w tym roku. Branża handlowa, przede wszystkim tak, są tutaj wykresy odnośnie średnich terminów płatności, to jest ten wykres po lewej stronie, czyli jako terminy płatności rozumiemy tutaj ten termin, który został wystawiony na fakturze, w którym firma żąda od kontrahenta płatności za towar bądź też wykonaną usługę. Z prawej strony średnie opóźnienia płatności, czyli już ten termin, który jest po terminie płatności, a w którym faktura została zapłacona. Średnia dla Polski, jeżeli chodzi o terminy płatności, to jest w oparciu o nasze ostatnie badanie 47 dni, delikatnie niewiele mniej niż w poprzednim badaniu, które realizowaliśmy rok wcześniej, kiedy wyniosło to 49 dni. Nadal najdłuższe terminy płatności mamy w transporcie i budownictwie. Natomiast w branży handlowej dosyć istotnie, ponad dwukrotnie wzrosły nam terminy płatności. Jeśli jeszcze przy terminach płatności możemy mówić, że no, to jest czynnik, na który firmy zgadzają się, tak przy opóźnieniach płatności no, mamy tutaj, może jeżeli chodzi o średnią, nie pogorszenie sytuacji, ponieważ tak jak Państwo widzicie, średnie opóźnienia w płatnościach wynoszą obecnie niemalże 60 dni, czyli prawie że 3 dni krócej niż rok wcześniej. Natomiast istotny wzrost długości opóźnień płatniczych odnotowaliśmy właśnie w tym naszym ostatnim badaniu płatności w branży handlowej. Trzykrotnie wzrosło to z 15 dni do ponad 44 dni. No i rzeczywiście jest to taki symptom, ewidentny symptom pogorszenia w branży handlowej. Nie tylko w branży handlowej, bo ponieważ widzimy, że w innych branżach też znajdziemy przykłady wydłużenia długości opóźnień, ale nie aż tak znacznych, jak to miało miejsce w branży handlowej. Tu oczywiście zadaliśmy także pytanie naszym respondentom, czy doświadczają opóźnień w płatnościach i większość firm w Polsce, ponad 90% firm w Polsce odpowiedziało pozytywnie, niestety. Na to pytanie. W branży handlowej udział firm doświadczających opóźnień w płatnościach sięgnął 92%. Tak rzeczywiście te opóźnienia, które są tutaj są, to nie są tylko pojedyncze firmy, to nie są pojedyncze faktury, ale rzeczywiście coś, co biznes w Polsce doświadcza. Tutaj także podzieliłbym się tym spostrzeżeniem, że głównie jeżeli chodzi o opóźnienia w płatnościach, również i długie terminy płatności, tych najdłuższych doświadczają te małe firmy, tym większym w cudzysłowie tak jest łatwiej na rynku i one mają większą siłę negocjacyjną. To są także wnioski z naszego badania. Jeżeli kontrahentem jest firma duża, ona doświadcza krótszych opóźnień w płatnościach. Jeżeli Państwo bylibyście zainteresowani dodatkowymi szczegółami z naszego badania płatności, ono jest dostępne. Bardzo chętnie podzielimy się całą publikacją. I niemalże już na koniec tej mojej części dane upadłościowe, z upadłości restrukturyzacji. Tak jak wspomniałem, co kwartał publikujemy raporty upadłości restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce. Jeżeli chodzi o ogólne liczby, ostatnie dane to dane za trzy kwartały 2019 roku. Mamy delikatny wzrost łącznej liczby postępowań o 1,2%, ale ten trzeci kwartał okazuje się już kwartałem gorszym, ponieważ w pierwszej połowie nie mieliśmy wzrostu, było to dokładnie ta sama liczba postanowień jak rok wcześniej. Jedynie w trzecim kwartale 2019 roku wzrost upadłości i restrukturyzacji sięgnął 4% rok do roku, czyli widać, że już ta druga połowa roku robi się gorsza. Natomiast patrząc poza te ogólne dane, mamy tutaj wzrost upadłości w
przetwórstwie przemysłowym, w takich branżach, które są zależne od popytu na rynkach zagranicznych, jak chociażby produkcja mebli, czy też produkcja tworzyw sztucznych, części z tworzyw sztucznych. Dodatkowo mamy wzrost upadłości w transporcie, jak także w handlu. To, co widzicie Państwo po prawej stronie, w handlu 9% wzrost upadłości restrukturyzacji. Ta sama liczba upadłości, już patrząc szczegółowo w hurcie, i istotny wzrost upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w detalu. Proszę również spojrzeć na tą ostatnią kolumnę tabeli po prawej stronie. Mamy tutaj udział restrukturyzacji, czyli to, jaki jest udział tych przewidzianych prawem form, które mogłyby pozwolić wrócić przedsiębiorstwom do efektywnej działalności biznesowej. W detalu jest to 37%, ogólnie jest to 41%. No to napawa pewną nadzieją, rzeczywiście te firmy powrócą, tak jak wspomniałem, do efektywnej działalności biznesowej. Oczywiście z drugiej strony wiemy, że czasami to jest kupowanie czasu i niestety później niektóre z tych firm składają wniosek o upadłość. No i niestety przyznam Państwu, że rok wcześniej te dane, ten udział restrukturyzacji był na wyższych poziomach, sięgał nawet w detalu 50%. Teraz jednak mamy większy udział upadłości. Już zupełnie na koniec mojej części. Mamy w KOFAS, prowadzimy ocenę ryzyka sektorów dla Polski, ale także dla wielu innych krajów na świecie. Tutaj przedstawiłem Państwu dla regionów geograficznych na świecie. Nasz region Europa Środkowo-Wschodnia, zaznaczona tym czerwonym kolorem. Dla branży handlowej, tutaj oznaczonej jako retail, a rozumiemy to ogólnie jako branżę handlową, nie tylko sektor detaliczny, mamy tu średnie ryzyko ze względu na te w miarę jeszcze sprzyjające, chociaż wygasające czynniki makroekonomiczne oraz dosyć dużo wyzwań po stronie mikroekonomicznej. Nie będę już omawiał tutaj poszczególnych ocen. Jeżeli Państwo bylibyście zainteresowani, zapraszamy do kontaktu. To są te nasze oceny, aktualizujemy co kwartał. Oczywiście nie zawsze je zmieniamy w każdym kwartale, ale publikujemy naszą ocenę tego, co się dzieje na świecie i w poszczególnych regionach geograficznych. Także to są też publikacje, które są ogólnie dostępne. Także proszę Państwa, dziękuję za moją część. Przechodzimy do tej części bardziej praktycznej. Michał, tobie oddaję głos. Dziękuję. Moja część będzie niejako odpowiedzią na to, o czym mówił Grzegorz, czyli wszystkie ryzyka, wszystkie kwestie ekonomiczne, które przedstawił Grzegorz, mają wpływ na bieżącą działalność podmiotów. I tak właśnie chciałbym zacząć od tego, czym w zasadzie charakteryzuje się branża handlowa. Z naszych obserwacji wynika, że duże znaczenie ma niejako konflikt pomiędzy działem szeroko pojętej sprzedaży a oceną ryzyka. Często zauważalne jest to, że takie aspekty jak presja na cele sprzedażowe, kwestia związana z systemem premiowym osób, które odpowiadają za sprzedaż w firmie, ma duży wpływ na podejmowanie często mocno ryzykownych decyzji sprzedażowych. Duże znaczenie ma również relacja z klientem. Należy pamiętać, że po stronie sprzedaży jest bardzo duże zaufanie względem klienta. Handlowiec, osoba sprzedająca, jest niejako ambasadorem klienta w firmie i jej głównym zadaniem jest doprowadzenie do sprzedaży. Mniej natomiast znaczące dla tej osoby jest ryzyko. Co bardzo ważne, aspekt edukacyjny zespołu sprzedażowego, komunikacja z zespołem ryzyka, z zespołem windykacji jest kluczowa, jeśli mamy podejmować odpowiedzialne decyzje sprzedażowe. Ryzyko niewypłacalności, koszty prewencji, presja czasu, może mniejsza niż na przykład w branży transportowo-logistycznej, jednak tutaj też odgrywa znaczenie. Późniejsze koszty windykacji, no i w konsekwencji zaburzone cash flow, to są argumenty, które powinny przemówić za tym, żeby sprzedawać bardziej
odpowiedzialni. I tak naprawdę większy nacisk położyć na zarządzanie ryzykiem. Jak to zrobić? Z mojego doświadczenia wynika, że są dwa takie kluczowe elementy, gdzie podmiot traci należności. Jeden to jest błędna decyzja w momencie zawarcia umowy czy sprzedaży do kontrahenta. Drugi to jest uśpiona czujność. Skupmy się na samym początku na tym pierwszym aspekcie. Bardzo istotne, żeby przed dokonaniem sprzedaży do nowego kontrahenta odpowiednio go zweryfikować. Na pewno korzystacie Państwo czy z informacji dostępnych w internecie, czy badacie sytuację finansową, niepokojące sygnały napływające z rynku. Te wszystkie elementy warto zebrać w całość i ustalić reguły, jakie będą graniczne dla sprzedaży. Należy pamiętać, że bez reguł, dając pewną dowolność, rośnie ryzyko. No i istotny jest plan. Dobry plan, czyli strategia windykacji, to jest to, co procentuje na sam koniec. Tak jak wcześniej wspomniałem, istotnym elementem jest na samym początku, jeszcze przed dokonaniem sprzedaży, weryfikacja kontrahenta. Czy z dotychczasowych, powiedzmy, jakichś doświadczeń płatniczych, czy też z dostępnych na rynku rozwiązań. W momencie, kiedy nastąpi sprzedaż, a płynie termin, w którym kontrahent powinien dokonać płatności z tytułu faktury, warto monitorować, warto przypominać, informować. Duże podmioty dość intensywnie wysyłają mailingi, SMS-y, mają rozbudowane systemy związane z monitoringiem płatności na tym etapie. Również w mniejszych przedsiębiorstwach warto zadbać o to, żeby ten monitoring był dość intensywny, dlatego że na tym etapie jest to tak naprawdę najtańsza czynność, która ma spowodować spływ płatności. W dalszej części, w momencie upłynięcia terminu płatności i braku odnotowania wpłaty, warto podjąć działania windykacyjne. Warto je podejmować nie 15-30 dni po terminie płatności, tylko kilka dni po terminie płatności wykonać już pierwszą czynność windykacyjną. Może to być SMS, może to być mail, czy rzadziej może na tym etapie telefon. Warto natomiast nie czekać, nie dawać okresu czasu, gdyż to też działa niejako wychowawczo na portfel kontrahentów. Im szybciej rozpoczniemy działania, tym damy na rynek informację, że pilnujemy swojego portfela należności. To, co ze swojej strony proponuję, to żeby wprowadzić kolejny niejako moduł, kolejny, powiedzmy, czy dział wewnętrzny firmy, czy dostawcę zewnętrznego, jeśli chodzi o windykację należności. Jest to bardzo istotny element, ponieważ argumentacja działań windykacyjnych musi iść w parze z jej wykonalnością. Czyli w momencie, kiedy informujemy klienta, że jeżeli do danego dnia nie dokona płatności, to przekażemy sprawę windykacyjną na dalszy etap. Taka sytuacja musi nastąpić. Każda niekonsekwencja będzie rodziła poczucie u kontrahentów, że mogą grać na czas, że to są tylko deklaracje z Państwa strony, a nie idące za tym, powiedzmy, działania. Tak? W dalszej części oczywiście procedura sądowa. Im szybciej rozpoczniemy działania windykacji sądowo-egzekucyjnej, tym większe mamy szanse
na odzyskanie tych należności. Warto pomyśleć przy większych saldach, żeby ocenić ryzyko związane z możliwością, powiedzmy, niewyegzekwowania należności z upływem czasu. I jeżeli zadbaliście Państwo we wcześniejszym etapie o zabezpieczenia, o zobowiązanie, również pokusić się o wszczęcie procedury zabezpieczającej. Istotne jest to, że w momencie, kiedy wniesiecie Państwo o zabezpieczenie należności wraz z pozwem, będzie to procedura tańsza i nie będą się nakładać kolejne opłaty. Dlaczego przedstawiłem taki model postępowania? Ponieważ ma on znaczący wpływ na skuteczność. Ze statystyk, które prowadzimy, oczywiście lwia część należności spływa w okresie, kiedy klienci zgodnie z terminem oznaczonym na fakturze czy też w umowie mają możliwość dokonania płatności. W kolejnych etapach z części, która pozostała do windykacji, największą skuteczność odnotowujemy w okresie do 45 dni. I to jest ten okres, gdzie statystyki skuteczności pokazują nam, że należy wprowadzić kolejny etap postępowania. Tak jak powiedziałem, czy rozwiążecie to Państwo wewnętrznie, dzieląc dział, który dochodzi na co dzień należności, na dwa zespoły, czy też przekażecie tą sprawę w ramach outsourcingu do firmy windykacyjnej zewnętrznej. To jest oczywiście dowolność, natomiast warto zastosować taki zabieg, dlatego że postępowanie windykacyjne w tym momencie korzysta z takiego efektu odświeżenia, czyli mamy nową osobę, która negocjuje spłatę należności, mamy wprowadzone kolejne sankcje związane z niedotrzymaniem płatności w terminie. Tutaj możemy wprowadzić czy rekompensatę, czy bardziej stanowczo domagać się odsetek od opóźnień w płatnościach. I tak jak widzicie Państwo po krzywych skuteczności, zdecydowanie lepsze efekty osiąga się w momencie, kiedy ten proces jest podzielony, a w Państwa branży ta, powiedzmy, wielkość portfeli, ich zróżnicowanie tłumaczy zaproponowanie takiego rozwiązania. Co jest bardzo istotne, to, aby cały czas w trakcie trwania współpracy z kontrahentem monitorować jego działania. Można to robić przez oczywiście na rynku dostępne systemy. Możecie Państwo również być blisko kontrahenta, czy to poprzez przedstawiciela handlowego, czy poprzez dział monitoringu, oceny ryzyka, badać, jak dany kontrahent płaci na rynku, czy zdarzają mu się opóźnienia, czy zdarzają się one coraz częściej i należy podjąć bardziej zdecydowane kroki, czy skrócić postępowania windykacyjne. Ten monitoring jest niezwykle istotny też przy wieloletniej współpracy. W momencie, kiedy mamy uśpioną czujność, kiedy działamy z kontrahentem rok, dwa i nawet dłużej, rośnie poziom zaufania, salda zazwyczaj stają się wysokie. Firma wyglądająca wcześniej stabilnie nagle przestaje dokonywać płatności. W Państwa branży też z doświadczenia widzimy, że bardzo duże znaczenie ma pozycja danego kontrahenta. To, o czym mówił wcześniej Grzegorz, jeśli chodzi o duże firmy, o produkty, które są cenne dla danego kontrahenta pod kątem zapewnienia obrotu, tam płatności będą spływać najdłużej i tam ta uśpiona czujność będzie najbardziej bolesna. Dlatego że w momencie, kiedy kontrahent przestaje płacić już na rynku firmom, których produkty nie są kluczowe dla bieżącej działalności,
na przykład państwa firmie, jeżeli takie produkty są dla niego cenne, będzie płacił terminowo. I w momencie, kiedy zrobi się już w kondycji finansowej w danym podmiocie bardzo źle, to nie będziecie widzieć państwo wzrostu opóźnień, tylko kontrahent po prostu przestanie płacić, a często bywa tak, że tuż później dowiadujecie się państwo o ogłoszonych upadłościach. Dlatego bardzo istotne jest, żeby działać w trakcie, również nie zapominać o tej prewencji. Czy windykacja jest dobrym rozwiązaniem? Na pewno nie jest bardziej kosztowna od strat finansowych. Jeżeli mówimy o windykacji zewnętrznej, jest to koszt rzędu kilku procent przy małych przeterminowaniach, jeżeli mówimy o windykacji krajowej. Myślę, że warto pokusić się na takie rozwiązanie, dlatego że jedna niezapłacona faktura o wyższym saldzie przy średniej marżowości, odpracowanie tej straty będzie musiało pochłonąć bardzo duży zasób kosztów zarówno sprzedażowych, jak i wytworzenia produktu, żeby kolejnymi sprzedażami, kolejną marżą nadrobić te straty. I przejdę w tym momencie do przykładu takiego z życia, żeby państwu zobrazować właśnie, jak to wygląda. Jest to przykład z poprzedniego roku dość dużego podmiotu na rynku. Nie chciałbym tutaj wymieniać nazwy, ale myślę, że każdy kojarzy dużą sieć sprzedażową produktów spożywczych. I widzicie państwo na tym rysie historię ratingu, jaki opracowywaliśmy, i to, że w pewnym momencie no jest obniżenie tego ratingu. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że jako KOFAS, jako ubezpieczyciel, musimy działać podobnie jak państwo, czyli nie w wywiadowni gospodarczej KOFAS-u nie tylko agregujemy dane i przetwarzamy te dane związane z firmami na rynku, żeby mieć wiedzę o tym, że na przykład dla statystycznych kwestii firma w danym momencie ogłosiła upadłość, tylko jako ubezpieczyciel musimy działać zanim ta upadłość nastąpi, kiedy jeszcze jest szansa wyegzekwowania należności. I my badamy również wnioski o upadłość i takie działanie państwu polecam. Być blisko dłużnika, rozmawiać nie tylko z zarządem, nie tylko z osobami odpowiedzialnymi za zakupy, ale również z innymi osobami w firmie. To pokaże państwu dużo bardziej, jaka jest faktyczna kondycja firmy. W momencie, kiedy wpływają wnioski o ogłoszenie upadłości, tak jak tutaj widzicie państwo, one mogą być również odrzucane, mogą być cofane, ale to już pokazuje, że w firmie zaczyna się dziać bardzo źle. My oczywiście wcześniej mieliśmy informacje o przeterminowanych płatnościach, o sprawach windykacyjnych i tak jak państwo zobaczycie na kolejnym szkicu, my badamy również moralność płatniczą przedsiębiorstw. I tak jak tutaj widać, w lutym to nie jest już zakończenie działalności, tylko tu już jest negatywna sytuacja. Tak naprawdę ona pojawiła się już w grudniu, gdzie firma zaczęła płacić z większymi opóźnieniami. Części faktur nie regulowała. Znaczące pogorszenie nastąpiło w lutym, natomiast potem, i to częste jest na rynku, nastąpiło pewne odbicie. Firma starała się wyratować swoją kondycję, jeszcze opłacić właśnie kluczowych dla siebie kontrahentów. I gdyby zacząć działać w połowie 2018 roku, to tak naprawdę szanse na wyegzekwowanie należności zaczynają być znikome. W momencie, kiedy rozpoczynamy działać bardziej stanowczo, w momencie, kiedy wpływają pierwsze sygnały dotyczące opóźnień w płatnościach,
to jest moment, kiedy mocne skondensowanie działań windykacyjnych, rozmowy z kontrahentem, wychodzenie z zaangażowania, czyli płatności po na przykład 140% wystawianej nowej faktury, gdzie schodzimy powoli z salda tych należności, zaproponowanie kontrahentowi zabezpieczenie, jeżeli chciałby współpracować dalej. To są rozwiązania, które warto stosować właśnie w momencie, kiedy dowiadujecie się o pierwszych sygnałach związanych z pogorszeniem kondycji finansowej. I to świetnie widać na sprawach windykacyjnych, które do nas wpłynęły przeciwko temu kontrahentowi. Jak widać z końcówki 2017 roku i też 2018 z samego początku, sprawy, które do nas wpłynęły, były zamknięte ze skutkiem pozytywnym. Zwindykowaliśmy te należności i należności trafiły na konto wierzycieli. W późniejszym okresie sytuacja znacząco się pogorszyła. Ci klienci, którzy zdecydowali się samodzielnie już działać na etapie sądowym, czy potem właśnie w postępowaniach upadłościowo-restrukturyzacyjnych, tutaj my zamykaliśmy te sprawy negatywnie, natomiast część z nich prowadzimy również samodzielnie na tym etapie. Także tu widać bardzo wyraźnie, że w momencie, kiedy zacznie się wcześniej działać, kiedy najpierw zweryfikuje się kontrahenta, a potem nie zapomina się o tej weryfikacji, o monitoringu ryzyka, to można zadziałać dużo wcześniej i tak naprawdę zapewnić spływ należności na swoje konta. I szczęście sprzyja przygotowanym, tym zdaniem chciałbym zakończyć i życzyć Państwu jak najmniej tego typu zdarzeń. Proszę Państwa, także teraz, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, sesja pytań i odpowiedzi. W panelu do tego webinarium, do webinara macie Państwo takie pole questions. Bardzo prosimy skorzystać z tego pola, wpisać Państwa pytania, a może macie Państwo jakieś komentarze, swoje uwagi, chcielibyście się Państwo podzielić swoją opinią. Także zachęcamy do tego. Proszę skorzystać z prawej strony w pole questions. Proszę wpisywać pytania.
Dzień dobry ponownie. Chciałbym odpowiedzieć na jedno z takich zagadnień, które się pojawiło, może mniej pytanie, o ten konflikt działu sprzedażowego i działu windykacji. Może faktycznie konflikt to dość mocne słowo, natomiast tak jak spotykam się z firmami, jak rozmawiam o wyzwaniach wewnętrznych w kontekście dochodzenia należności, to faktycznie bardzo silnie można zaobserwować wyzwanie komunikacyjne pomiędzy tymi dwoma działami, ponieważ z jednej strony dział ryzyka czy dział windykacji ma bardzo jasno postawione, powiedzmy, takie no nie tyle cele, co kryteria, kiedy może zablokować dalszą sprzedaż, kiedy powiedzmy musi obciążyć dłużnika kosztami, kiedy skierować sprawę do sądu, natomiast dział sprzedażowy no do końca walczy o tego klienta. To faktycznie jest wyzwanie i myślę, że bardzo istotnym elementem jest kwestia no edukacyjna i to, że żeby faktycznie dział sprzedaży miał stały kontakt z działem windykacji, żeby ten kontakt był zarówno w kontekście akceptacji pewnych zagadnień, ale co bardzo istotne i co widzę w wielu firmach, żeby decyzja, która jest bądź po stronie windykacji, bądź po stronie wspólnie wypracowanego stanowiska, nie była potem podważana przez osoby odpowiedzialne już na stopniu, powiedzmy, wyższym za sprzedaż. Konsekwencja to jest klucz do kontaktów z dłużnikiem. Nie mamy więcej pytań, także dziękujemy Państwu bardzo za uczestnictwo. Jeżeli mielibyście Państwo jakieś pytania, to proszę się z nami skontaktować mailowo. Na początku prezentacji były także nasze adresy kontaktowe. I w tą prezentację, którą Państwo dzisiaj widzieliście, pozwolimy sobie do Państwa rozesłać na Państwa skrzynki mailowe, także będziecie Państwo mieli, dostaniecie je Państwo w najbliższym czasie. Zapraszamy również Państwa na kolejne webinaria, które będziemy organizować w przyszłości. Nie zawsze organizujemy je na tematy stricte właśnie, jeżeli to jest branża handlowa, branża transportowa, czasem to są ogólne tematy ekonomiczne, czy też bardzo precyzyjne, bardzo szczegółowe. Także jest to różna tematyka, zachęcamy do udziału. Widzę, że tutaj jeszcze w międzyczasie zadane zostało kolejne pytanie. Myślę, że skoro mamy jeszcze te kilka minut, warto by było na nie odpowiedzieć. Michał, to pytanie do Ciebie, także proszę bardzo. Tak, pytanie dotyczy zabezpieczeń, jakie stosować. Zabezpieczenia, tak ogólnie rzecz ujmując, można podzielić, przynajmniej ja je dzielę na takie dwie grupy. Zabezpieczenia na majątku i zabezpieczenia, które mają ułatwić i przyspieszyć, ewentualnie potanić procedurę sądową. Do tych pierwszych to będą zabezpieczenia związane z poręczeniami, z kwestią związaną z wekslami, ale o ile wiemy, że osoba, która wystawia weksel, za tym wekslem idzie majątek. Są zabezpieczenia na stanie magazynowym, dość często przy sieciach stosowane. Też czasami firmy stosują taki zabieg w kontraktach, gdzie do czasu płatności towar pozostaje własnością sprzedawcy i można go odzyskać, gdy pojawią się potężne problemy finansowe. Do tej drugiej grupy zabezpieczeń możemy zaliczyć również weksle,
bo istotnym elementem jest to, że pozew z weksla jest to pozew w trybie nakazowym z weksla, on jest dużo szybszy w procedowaniu przez sąd, jest tańszy. Opłata jest, którą wierzyciel musi uiścić, aby wszcząć taką procedurę, to jest 1/4 standardowej opłaty od pozwu. To jest istotne przy dużej skali spraw, co jest też bardzo istotne. Tryb nakazowy uprawnia do jakby orzeczenia w trybie nakazowym, zanim jeszcze stanie się prawomocne, zanim sąd nada klauzulę wykonalności, będziemy mogli rozpocząć taką klasyczną egzekucję. Uprawnia same orzeczenie w trybie nakazowym do rozpoczęcia zabezpieczenia, czyli możemy już z organem egzekucyjnym zabezpieczyć majątek dłużnika. Poczekać już z zabezpieczonym majątkiem na uprawomocnienie się orzeczenia i wtedy zrealizować już w postępowaniu egzekucyjnym, spieniężyć ten majątek czy środki z rachunku bankowego, bo to też jest właśnie zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych, zrealizować już je na konta wierzyciela. Do czasu uprawomocnienia to oczywiście pozostaje w depozycie do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Podobnie działa harmonogram spłat. Proponuję, tak z doświadczenia, nie podpisywanie ugód, tylko oświadczenia ze strony kontrahentów o deklaracji, uznaniu roszczenia i deklaracji spłaty w określonych, uzgodnionych ratach. Dlaczego? Dlatego, że ugoda wiąże obie strony. Jeżeli już macie Państwo w swoich, powiedzmy, w swoich procedurach zawieranie ugód, to koniecznym jest zastosowanie zapisu, że z chwilą uchybienia płatności którejkolwiek z rat, nie całości, tylko którejkolwiek z rat, w stan wymagalności stawiana jest cała należność. To nie zblokuje Państwa do czasu wypełnienia całego harmonogramu, bo jeżeli wytoczycie powództwo wcześniej, może ono być potraktowane jako przedwczesne i ta procedura może się znacząco wydłużyć. Natomiast jeżeli wprowadzicie taki zapis, bądź będziecie dysponować deklaracją dłużnika o uznaniu roszczenia, w tym przypadku macie otwarty tryb nakazowy i, tak jak powiedziałem wcześniej, możecie korzystać po pierwsze z mniejszych opłat, po drugie z rozwiązań szybszych procedur sądowych. Jeszcze tak słowem końca, tylko w kontekście zabezpieczeń, warto zadbać, żeby na wszystkich ugodach, deklaracjach, wekslach podpisały się osoby zgodnie z reprezentacją. Czasami docierają do mnie pytania klientów, czy wysłane potwierdzenie salda jest takim uznaniem roszczenia. Jest to bardzo dyskusyjne, powiedzmy, w ławach sądowych. Spotkałem się z takimi sytuacjami, że sąd nie uznał tego jako uznanie roszczenia i skierował sprawę nawet wtedy do trybu zwykłego, tak? Należy pamiętać, że takie uznania rachunków, potwierdzenia sald wysyłają zazwyczaj księgowi czy główni księgowi. Jeżeli wysyłają to z załączonym pełnomocnictwem od organu reprezentującego bądź od właściciela firmy, jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza bądź w zależności od formy działalności czy spółka cywilna, to od osób prowadzących spółkę, to wtedy faktycznie można uznać taki dokument za właściwy. Natomiast jeżeli nie, sugeruję dopilnować i przeszkolić osoby, które działają czy windykacyjnie, czy fizycznie, powiedzmy, czasami jest to rozwiązanie, że handlowcy, powiedzmy, pozyskują tego typu dokumenty, ponieważ są najbliżej kontrahenta, to wtedy konieczne jest dopilnowanie, tak jak na kontrakcie, tak jak w innych dokumentach handlowych, podpisanie zgodnie z reprezentacją, z zasadami reprezentacji danego podmiotu. Mam nadzieję, że odpowiedziałem pełnie. Jeżeli są jeszcze jakieś dodatkowe pytania w tym bądź innym zakresie, to zapraszam.
Ja również dziękuję, panie Andrzeju. Gdyby pojawiły się od państwa jakieś zagadnienia takie bardzo konkretne, to tak jak Grzegorz wcześniej wspomniał, zapraszam do kontaktu mailowego. Z miłą chęcią wesprzemy, pomożemy i przekażemy informacje zgodnie z naszym doświadczeniem, jak to wygląda na bazie już tysięcy spraw tak naprawdę. Także proszę Państwa, dziękujemy jeszcze raz za udział w naszym dzisiejszym webinarium. Tak jak wspominałem, zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych webinariach. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy.